Inga nie ma pojęcia, że Marika tylko udawała, że chce się z nią pogodzić, a przeprosiny były pretekstem do zepsucia jej ciastek. Ej, o co wam chodzi? To są dobre ciastka. No sam sobie spróbuj, właśnie. No. Dla mnie dobre. Adam, ale nie kłam. Krzywisz się, jakbyś pił tran. Dobra, słuchajcie, jeżeli są zepsute, to wszystkie, bo robiłam wszystkie z jednej masy, sama spróbuję. No, dawaj. Oddajcie moje 2 złote. Faktycznie, jakieś gorzkie. No właśnie, ale... oddawać, 8 złotych. Spokojnie, wszystkim oddamy pieniądze, tylko po kolei. Dobra, co tu się dzieje? Ona zrobi jakieś zepsute ciastka i wszystkim to rozdaje. Ale pan rozdaje? Profesorze... Czy sprzedaje? Sprzedaje, no. Jak to, słuchaj, Inga, ty? Przecież wiesz doskonale, że taka sprzedaż na terenie szkoły jest zabroniona. Ale ktoś mi to dorzucił, ja nie wiem, one były przed chwilą jeszcze dobre. No to tym bardziej nie powinnaś tego sprzedawać, jeśli nie wiesz, co tam w środku jest. Ale chciałam zrobić swój biznes i jeszcze przed chwilą były dobre, naprawdę. Słuchaj, biznes to nie w szkole. Biorę te ciastka, a ty oddaj pieniądze wszystkim swoim kolegom, którym sprzedawać. I chcę widzieć jeszcze dzisiaj twoją mamę w szkole. Mam nadzieję, że zadzwonisz po niej. Tak? No. I co jest grane? No nie wiem, co się stało z tymi ciastkami. Ktoś musiał czegoś do nich dosypać. A tylko Marice zależało na tym, żeby popsuć mój biznes. Pewnie dlatego była taka miła. No i jeszcze Małek wezwał moją mamę do szkoły. Po prostu super.